Teraz czeka już na mnie transport. Czy chce nas zabić? Tego człowieka obok mnie już znacie, Bartka z Wietnamu. Najbardziej mi się podobał Bartek z Wietnamu. Działa. I mówi po polsku. Tu chciałem wam pokazać kierowcę, który właśnie przeniewierzył moją kartę kredytową. Bo wpadniemy, patrzcie. Pod którą podłączyliśmy tutaj zabezpieczenia, zniszczeń. A żeby przeprawić się tutaj przez lagunki, które tworzą się przy przypływie. Rzeczka tutaj nie jest głęboka. Niestety auto potrafi się tutaj utopić i wielokrotnie było tak, że nasi wyjazdowi obozowicze potrafili utopić się. Tak właśnie wyglądają nasze dni tutaj. Jedziemy sobie po plaży autami, żeby przeprowadzić parę szkoleń z naszymi kursantami, a na koniec wracamy i mamy chwilę na obiad i potem pływanie. Tu za mną widzicie mojego wspólnika, z którym właśnie organizujemy te wyjazdy od 7 lat, Piotrasa. To z nim robię też obozy na Helu. To jest w ogóle jedno z najładniejszych miejsc na świecie, a przede wszystkim jeden z najlepszych spotów kajtowych do uprawiania kitesurfingu. Dlatego, że wzdłuż brzegu wieją tutaj pasaty i codziennie mamy wiatr. Można zaplanować trening kajtowy, tak jak planuje się trening na siłowni. I tyle. W Brazylii mamy coś takiego jak posady, czyli to są hotele. To są miejsca, w których właśnie można wynająć sobie pokoje. One z reguły są w pięknych laskach. Takich, jakich laskach? No w palmach, między, wiecie, trawką, którą trzeba codziennie podlewać, bo inaczej by wyschła. To jest legendarny spot, na którym uprawia się kitesurfing w Brazylii. Taka lagunka oddalona od 15 km od miejscowości Guajiru. Za mną widzicie idealnie płaską wodę, zobaczcie. To właśnie na takiej płaskiej wodzie najłatwiej uprawia się kitesurfing. I tutaj przyjeżdżają ludzie z całego świata, ale głównie z Polski, więc można nazwać to polskim spotem, moi drodzy. Jestem w trakcie przygotowania swojej deski. Tutaj znajduje się też basen, który pokażę wam z powietrza. Pokażę wam trochę sprzętu, z którego korzystam w trakcie uprawiania kitesurfingu. Idę właśnie na plażę, bo mój współlokator postanowił zrobić największy napis na plaży, a ja muszę to nakręcić z drona. Nie pomyślałem jeszcze jednej rzeczy, że strasznie mocno wieje, nie wiem, czy ten dron będzie latał. Proszę państwa, wyglądają zabawy na plaży, na piasku. Jedziemy właśnie na spot, pojedziemy plażą. Po to wynajęliśmy pick-upy tutaj z napędem 4x4. I żeby one nie zakopały się w piasku, to trzeba wypuścić trochę powietrza z kół. Trzech dżentelmenów, czy koła są już spuszczone? Wszystko spuszczone. Wszystko gotowe? Tak. Dobra, no to ruszamy. A teraz pora, żebym zrobił to, czym zajmuję się zawodowo, czyli pójdę w końcu popływać. Mam nadzieję, że uda mi się coś nagrać dla was, niestety bez drona, bo prawdopodobnie bym go utopił. Time to wait.